Wartość nasza jest w Bogu. Ona jest w Chrystusie. Ona nie pochodzi znikąd inąd, ale jest w Bogu. Chciałbym zacząć takim fragmentem dosyć znanym, taką znaną historią, której ewangelista Łukasz ją tutaj umieszcza w rozdziale 10, w wersecie 38 do 42. Posłuchajmy razem. A gdy wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Marta, Maria, przepraszam, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Znamy tą historię? Kto ją zna, ręka do góry? Ona jest niesamowita, ale ta historia dzisiaj mnie pobudziła do tego, żebym przygotował słowo, które dzisiaj chcę się podzielić. Mamy tutaj historię pewnej wyjątkowej kobiety, Marty, która to dowiedziała się, że Jezus przechodzi przez jej niedużą mieścinę, prawdopodobnie jakąś wioskę. Ona przechodzi Jezus i ona postanowiła zrobić wszystko i tak to zaplanować, żeby sprowadzić Jezusa do swojego domu. Więc wyszła prawdopodobnie gdzieś na tą drogę i zawołała Jezusa i zaprosiła go do siebie, do domu. I kiedy przyszedł do jej domu, okazało się, że tam była jej siostra też Maria. Maria w tej historii wygląda na osobę, która jakby nie bierze za wielkiego udziału w tym wydarzeniu, ale okazuje się, że jest bardzo cenną postacią w tej historii, dlatego że ona, kiedy tylko Jezus przyszedł, mam takie wrażenie, że ona aż za nie mówiła. Tak za nie mówiła, że ona usiadła u stóp Jezusa, wpatrywała się w Jezusa i myślała i była prawdopodobnie zachwycona obecnością Jezusa do tego stopnia, że całkowicie uciekło jej z głowy, żeby po prostu go w jakiś sposób ugościć. Ona po prostu najprawdopodobniej napawała się tą niesamowitą chwilą obecności takiego fantastycznego gościa. Marta tymczasem, ona chciała i w jej planie było to, żeby naprawdę ta wizyta miała znaczenie i postanowiła przygotować rzeczy, zajmować się rzeczami, które po prostu stworzą atmosferę, zajmować się rzeczami prawdopodobnie, które spowodują, że Jezus będzie czuł się dobrze ugoszczony. I zaczęła się krzątać wokół różnej posługi. Więc Marta zajęła się posługą, Maria zajęła się byciem z Jezusem. I wiecie, to są niektóre historie w Biblii, które kiedy czytamy, to w taki naturalny sposób rozumiemy przesłanie, w taki naturalny sposób czujemy, no tak, identyfikujemy się z osobą, która gdzieś jest w tej historii, ale ta historia jest dosyć trudna, ponieważ zasadniczo, zazwyczaj, gdybyśmy byli szczerzy ze sobą sami, to byśmy musieli powiedzieć, że my bardziej identyfikujemy się z tą Martą niż z tą Marią. To znaczy, inaczej może powiem, my bardzo dobrze Martę rozumiemy w tej sytuacji. My bardzo dobrze rozumiemy, bo przełóżcie to na nasze domy, na miejsca, gdzie mieszkamy, że kiedy przychodzi nagle jakiś gość, no to wiadomo, trzeba go ugościć. Trzeba przygotować herbatę, kawę, cokolwiek, jakieś wszystkie inne rzeczy. I teraz jeżeli któryś z domowników nagle po prostu tak jakby zapomniał o tym i siadł, i faceci tak mają często, żony włączają się, po prostu zaczynają po kuchni biegać, a faceci świętują obecność. Oni już świętowali, zanim oni przyszli, prawda? Już kontemplowali na swoich fotelach, jak oni przyjdą, jak to fajnie będzie.
I tu nagle przyszedł gość i kontemplują teraz obecność, a żony zasuwają. I wiecie, ja sobie potrafię wyobrazić tą kobietę, tą Martę, która chodzi i sprząta się wokół posługi. Wyobrażam sobie, jak przynosi ten dzbanek z jakąś wodą i stawia. Wyobrażam sobie, jak przynosi jakieś tam kubki. I krząta się wokół różnej posługi. Uśmiecha się do Jezusa. Wkurza się na Marię. Bo co ona zrobiła? Ja tu zasuwam, a ona chodzi. I teraz wiecie, ja zawsze w takich historiach często zastanawiam się nad tymi rzeczami, które były niedopowiedziane. Wyobrażam sobie, kiedy ją, jak ona się krząta w kuchni na przykład i co się zaczyna dziać gdzieś tam w jej sercu. To narasta. Narasta do takiego momentu, że w pewnym momencie, kiedy pozwolimy, aby taka emocja narastała w nas, w końcu musimy zareagować. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy w naszych emocjach ograniczeni. Pewien poziom emocji potrafimy jakoś jeszcze znieść, ale kiedy dochodzi do pewnego miejsca, to z nas wylewa się, to z nas wychodzi, bo nagle Marta przychodzi i ma pretensje, w pewnym sensie ma pretensje do Marii, ale tak się rozpędza, że zaczyna mieć pretensje do Jezusa. Właściwie zwraca Jemu uwagę na zachowanie jej i że właściwie to On jej powinien powiedzieć, co ona powinna robić. Więc wylała tą swoją, że tak powiem, gniew, złość. Wiecie, chcę bardzo dobrze powiedzieć, że posługiwanie w takich sytuacjach nie jest czymś złym. Jeśli ktoś by z tej historii wywiódł wniosek, że Marta źle robiła, że się krzątała, to popełniłby wielki błąd, bo Jezus wcale nie odniósł się do tego, że ona się krzątała. Kiedyś słuchałem kogoś, kto opowiadał o tej historii, to opowiadał ją w taki sposób. Bo nie powinna się zajmować tymi rzeczami, tylko też usiąść jak Maria. A to nie o to chodziło. Co jest bardzo ciekawe w tej całej historii, Jezus nie ocenia zachowań, Jezus ocenia to, co się stanęło w ich sercach. To jest bardzo ważne. Jezus wypowiada się na temat tego, co się wydarza w ich sercach, a nie na temat tego, że ona krząta się wokół obowiązków, ponieważ obowiązki nie są czymś złym, obowiązki często są po prostu nam dane, ktoś to jednak musi zrobić. Dlatego Jezus nie mówi o Marto, Marto, krzątasz się w tej kuchni. On mówi, troszczysz się i kłopoczesz o wiele. To nie, wiecie, ostatnio rozmawialiśmy. Słowo troska, często kiedy jest użyte w Biblii, w Nowym Testamencie, nie oznacza osoby, która troszczy się w sensie w działaniu, troszczy się, zajmuje się dzieckiem, troszczy się, tylko chodzi o poziom serca, o to, co w sercu czuję. Dlatego kiedy Mateusz, tu odsłuch mi zniknął, nie wiem czemu, dlatego kiedy Mateusz mówi, nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić lub co się będziecie przyodziewać, to nie mówi przecież o tym, tak, żeby nie troszczyć się, żeby w ogóle nie pracować wokół jedzenia, na jedzenie, nie zajmować się rzeczami, bo to się samo zjawi na nas. Nie, on mówi o czymś innym, on mówi o sercu. Nie bójcie się o te rzeczy. Nie chodźcie z troską o te sprawy. On mówi o poziomie serca. I tak samo w przypadku Marty jest dokładnie to samo. Że Jezus nie mówi, krzątasz się, a to jest złe. Jezus mówi, kłopoczesz się w sobie, troszczysz się o wiele rzeczy. Tak naprawdę Marta chodziła i zaczęło w niej to wszystko pracować w niej. Te emocje, te myśli, te wszystkie rzeczy przebiegały z jednej, z drugiej strony, cały czas przez nią przechodziły i zaczęła się tym męczyć. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Maria jest w miejscu, w którym jest w obecności Pana. Maria jest w miejscu, w którym jest po prostu
zachwycona Bogiem i w jej sercu odbywa się radość spotkania. Ona jest szczęśliwa, że spotkała się z Bogiem, podczas gdy Marta jest zdenerwowana na sytuację, jest trochę zła na to wszystko. To nie miało tak być. Ja po prostu go zaprosiłam. Ja chciałabym, żeby on był, Pan Jezus był zachwycony tym, że ja tak wspaniale go tutaj ugoszczę. Bo wiecie, największym problemem może nie było to, jak Maria patrzyła na Jezusa, ale może było to, jak Jezus oddawał Marii na jej spojrzenie. Może problemem było to, jak on doceniał i się uśmiechał do Marii, podczas gdy Marta była niezauważana. Ona rozstawiała kubki, ona przynosiła herbatę, ona przynosiła ręczniczek do rąk, ona przynosiła ciasto, przyniosła, ona gościła, a Jezus patrzy, a Maria patrzy na Jezusa, a Jezus patrzy na Marię, a ona na Jezusa. No i w którymś momencie, Panie Jezu, przepraszam, że przerwę ten miły czas, ale czy nie mógłbyś zwrócić uwagę mojej siostrze, że ja zasuwam, a ona co robi w tym momencie? I Jezus wtedy spojrzał z miłością na Martę i mówi do niej: hej, Marto, uwolnij swoje serce. Troszczysz się o wiele. Kłopoczysz, zajmujesz rzeczami, którymi nie powinnaś się zajmować. Odpuść i daj miejsce mi tam. Tylko jednego ci brak: zachwytu Bogiem. Bo to, co się działo między Marią a Jezusem, to jest to, że ten zachwyt Marii nad Jezusem czynił wartościową Marię. Maria czuła się zaakceptowana, czuła się dostrzeżona. Dlaczego Marta nie czuła się dostrzeżona i zaakceptowana? Dlatego, że ona próbowała zostać, zasłużyć sobie przez całą swoją służbę, przez wszystkie kubki, które przyniosła, przez ciasto, które przyniosła, zasłużyć sobie na uwagę Jezusa, na Jego powiedzenie: wow, Marta, jakie świetne ciasto. Pamiętajcie, mężowie, tak trzeba zawsze żonie mówić. Wow, niesamowite, ale Jezus, taki prawdziwy, stuprocentowy facet, jakoś chyba nie zwrócił na to uwagi. Ale za to niesamowicie był zachwycony postawą Marii. Zatem zobaczcie, że Marta próbowała znaleźć wartość w tym, że coś robiła dla Jezusa, podczas gdy Maria tą wartość chwytała przez sam fakt przebywania z Jezusem. Nasza tożsamość musi się zacząć budować przez relacje z Bogiem, przez to, kim jestem w Chrystusie, a nie przez to, co robię. Jeszcze raz powiem. Nasza wartość musi kształtować się przez to, kim jestem w Chrystusie, a nie przez to, co robię. Ja wcale nie mówię: nic nie rób. Ja tylko mówię o tym, że nasza wartość nie jest w oparciu o to, co robimy. Nasza wartość jest w oparciu o to, kto jest w nas i kim my jesteśmy w kim jesteśmy my. Czyli ona się kształtuje na poziomie relacji z Bogiem. Ja i Bóg, to jest moja wartość. Bo kiedy nie ma tego, kiedy próbujemy tą wartość budować wokół tego, co robimy, to bardzo wtedy chcemy, żeby ktoś docenił to, co robimy. Problem polega na tym, że nawet Jezusowi zdarzyło się nie zauważyć tego, że Maria przynosiła i obsługiwała ich. Marta, znaczy się. On nie zauważył tego, że ona się krzątała. Może zauważył, ale nie docenił. Nie powiedział: o Marto, wow, jesteś wyjątkowa. Maria siedzi, nic nie robi, a ty tak zasuwasz. Halleluja, Ojciec mój w niebie jest szczęśliwy. Nie, on po prostu gdzieś tego nie zauważył. I nie dlatego, że Jezus był zły. Ktoś się zgodzi? Ale dlatego, że czasami się nie zauważa. Żony, czasami się nie zauważa. Mężowie, czasami się po prostu nie zauważa. I to w takich momentach, kiedy zauważyć się niby powinno.
Ale kiedy próbujemy w oparciu o to poczuć się wartościowi, bardziej tacy docenieni, bardziej tacy wow, na przykład gdybym powiedział kazanie, a potem bym szedł i bym tak wypatrywał, kto mi powie, że było fajne, czy ktoś mi powie, że było fajne. Bo wiecie, były czasy, kiedy ktoś jak nie powiedział mi, że było fajne, to ja cały tydzień miałem zepsuty. Rozwinąłem się z wolą, bo namaszczenie odeszło. Nie jestem mężem Bożym i tak dalej. Ale teraz ja wiem, że ludzie uważają, że ja wiem, że to było dobre, więc nie muszą mi mówić. Bo jak mi powiedzą, to mi piórka urosną. A jak mi piórka urosną, to jeszcze będę wyglądał na orła. A przecież w chrześcijaństwie na orłów nie możemy wyglądać. Raczej na kurczaki bez piórek i to jeszcze narożnie. Przypiekanych od czasu do czasu, żeby być bardziej wartościowym. Ale wiesz, kiedy mi ktoś nie powiedział o tym, to ja miałem cały tydzień zepsuty, bo myślałem sobie, nie mam namaszczenia. A dzisiaj wiem, że czasem po prostu, ja zawsze mówię świetnie, ale, no nie zawsze, ale czasem ludzie, kiedy nawet powiem świetnie, to czasem po prostu nie zauważą tego. I teraz gdybym z tego czerpał, to w ostatnim czasie to dosyć często bym chodził w depresji. Dosyć często. Ale z tego nie czerpię się wartości, przynajmniej uczę się nie czerpać z tego wartości. Ja się uczę czerpać wartości z tego, kim jestem w Chrystusie. Z przebywania z Nim i z zachwytu Bogiem. To, że czasami po prostu mogę z Nim pobyć i to mnie cieszy. I czasami najpiękniejsze chwile w moim życiu to są chwile, kiedy jestem sam na przykład w biurze razem z moim Panem i tam sobie z Nim siedzę i myślę o wielu rzeczach i rozważam i czasami dzielę się uczuciami, czasami dzielę się moimi obawami, ale On tam jest i wychodzę stamtąd i mówię, wow, to było spotkanie, to była konferencja, to była petarda, spotkanie z Bogiem. Ale kiedy człowiek nie ma docenienia, a szuka w tym wartości, to zaczyna walczyć o nią tak czy owak, ponieważ my potrzebujemy czuć wartość, więc walczymy o nią tak czy owak, więc w pewnym momencie zrobimy to, co Marta. Jeśli nie będziemy w Chrystusie szukać wartości, będziemy próbować pomniejszać innych, żeby siebie wywyższyć mocniej. Czyli będziemy próbować krytykować innych po to, żebyśmy my czuli się bardzo wartościowi. Ja wychowałem się w domu. Wiecie, ostatnio słyszałem o tym, jak to świat wchodzi do kościoła. Świat wchodzi do kościoła. Chwilkę o tym powiem. Świat wchodzi do kościoła. Dlaczego świat wchodzi do kościoła? Bo kultura tego świata ma taki wpływ na kościół i kościół się robi jako na przykład włącza teraz światła, puszcza dymy, głośno muzykę puszcza. Zaczyna, wiecie, postawił ludzi po prostu, którzy witają ludzi w kościele. Wyobrażacie to sobie? No witają i się uśmiechają. Świat czystej wody. Więc po prostu jak już jest fajnie, to jest świat. To jest kultura, która przychodzi z zachodu, ze wschodu, ze wsząd, z różnych miejsc. A ja wam chcę powiedzieć, że świat to nie są światła na scenie. Świat to nie są dymy. Świat nie pochodzi z kultury, bo kultura każda jest jak kolor skóry. Po prostu jest. Jest kultura amerykańska, jest kultura ukraińska, jest kultura polska. We wszystkich tych kulturach są dobre i złe rzeczy. I kultura sama nie jest sobie zła, ponieważ kultura nie jest problemem, dopóki się nie pojawia człowiek. Ponieważ nie ze świata pochodzą, nie z zewnętrznych rzeczy pochodzą złe rzeczy, ale ze serca pochodzą złe rzeczy. Świat to nie światła, świat to serce. Kiedy przychodzisz w jakieś miejsce, możesz zobaczyć światła i nie możesz powiedzieć jeszcze, czy to jest świat, ponieważ świat jest w sercu albo królestwo jest w sercu, a tego nie można zobaczyć od razu. Straszna cisza. Ale jeszcze raz wam powiem. Świat to nie jest to, co z zewnątrz. Świat to jest to, co z serca. Kiedyś
przyszli faryzeusze do uczniów Jezusa i do Jezusa i powiedzieli mu: hej, dlaczego mnie odmywasz rąk, kiedy jesz jedzenie? Wiecie, obmywać rąk nie chodziło tak naprawdę o higienę. Oczywiście to w konsekwencji chodzi o higienę w pewnym sensie. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, że w zakonie mojżeszowym były ustanowione zasady higieny. Ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziano. Był to rodzaj kultu, pewnego czynności kultowej, którą się robiło, że prawdziwy Żyd powinien przed spożyciem rękoma pożywienia obmyć je w sposób rytualny, po czym wziąć jedzenie i zacząć je jeść. Natomiast Jezus i uczniowie Jego z jakiegoś powodu, i czasem paru ludzi, i mi się to zdarza, i znam parę osób, które się to zdarza, po prostu tymi brudnymi, nieobmytymi ręcyma zaczęli jeść. Więc to zgorszyło strasznie faryzeuszy. Dlaczego? Bo tak robili poganie. Jak robili poganie? Nie myli rąk przed jedzeniem. Nie obmywali je. Więc tak naprawdę w grupę Jezusa wdał się świat pogański. Nie umywali rąk przed jedzeniem. I Jezus, kiedy do nich się zwrócił, pokazał im, że tak naprawdę większy problem jest w was niż w tym, że myśmy nie umyli rąk. I uczniowie pytali się na osobności potem Jezusa, o co chodzi, że nie zrozumieli tego wszystkiego. I wtedy Jezus powiedział im niesamowitą rzecz w Ewangelii Marka, w wersecie od 18, posłuchajcie. I rzekł im: tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać. Jeszcze raz powiem. Wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem: to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Więc to, co kala człowieka, nie pochodzi z zewnątrz. To, co kala człowieka, pochodzi z wewnątrz. Problem nie jest problemem kultury, która jest wokół nas, czy świata, który się nas otacza. Problem jest w nas, czy spotykając się w Chrystusie, czy przychodząc do Niego, rodząc się na nowo w Chrystusie, ustanawiamy Go Panem naszego życia i w naszym sercu ustanawiamy Boży pokój i teraz z nas już wychodzi Boże rzeczy i być może na zewnątrz, może nie myliśmy rąk tego dnia, albo zachowałeś się jak poganin lub komuś dało na myśl, że to wygląda jak pogaństwo, ale nikt nie może sprawdzić twojego wnętrza, twojego serca, ponieważ to robi tylko Bóg, dlatego sam Paweł powiedział tak: czy twój brat stoi, czy leży, do Pana należy. I przez Pana będzie osądzony. I dlatego Ewangelia Mateusza mówi, przepraszam za aż tyle fragmentów, ale damy radę, w końcu jest niedziela. Ewangelia Mateusza mówi w 7 rozdziale takie rzeczy. Mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i was odmierzą. A czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albowiem jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę dźbło z oka twojego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swojego, a wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć dźbło z oka brata swego. Czasem to jest aż żenujące, że w Kościele musimy, w Kościele wśród ludzi wierzących przeczytać taki fragment, który wszyscy znają. Ale ten fragment mówi to, że Bóg nie daje nam prawa, abyśmy osądzali innych i próbowali zajmować się źdźbłem wokół brata swego, ponieważ najczęściej, kiedy to robimy, w naszym oku znajduje się belka.
To, że szukamy źdźbła w oczach braci, często wynika z tego, że sami nie czujemy i nie mamy ugruntowanego poczucia wartości w Chrystusie sami osobiście. I jeśli kogoś pomniejszymy, ponieważ tak się nauczyliśmy, tak się wychowaliśmy często. Ja pamiętam i wrócę do tego, jak ja się wychowywałem w moim domu. Ja mieszkałem w bloku tak zwanym Mrówkowcu i w tym Mrówkowcu mieszkało tysiące rodzin. Pełno po prostu. W samej mojej bramie było setki ludzi. I ja, kiedy wzrastałem jako małe dziecko, nagle dowiadywałem się, słuchajcie, że ja trafiłem do bardzo złego miejsca. Bo wszyscy sąsiedzi tak naprawdę mieli za uszami. W moim domu dowiedziałem się, że jedni sąsiedzi to pijacy. Drudzy, to ich druga sąsiadka, jeszcze nie wiedziałem, co to jest, ale wiedziałem, że się puszcza. Nigdy nie wiedziałem czego, ale tak słyszałem. Jak ona się puszcza. Jeszcze o innym, no to było mocne. Pamiętam, jak kiedyś było tak rodzina i zaczęła mówić o tym, jak jedna z sąsiadek jest plotkarą. Więc omówiliśmy to z każdej strony, jaka to jest plotkara i okazało się, że wszyscy w naszej bramie praktycznie to byli źli ludzie. Tylko my tacy fantastyczni trafiliśmy tam. Mieszkamy. Ja rosłem w takiej atmosferze. Ponieważ mój dom, mimo to nie był doskonały, ja często byłem sam i chowałem się po ulicach sam i czasami gdzieś trafiałem do jakiegoś domu, gdzie mnie po prostu czymś nakarmili, ponieważ w moim domu się nie przelewało. I nagle stawałem się takim dzieckiem na przykład jakiegoś domu i po jakimś czasie, kiedy już byłem traktowany już bardziej jako domownik, nagle dowiadowałem się, że ci ludzie, do których teraz jem te obiady albo coś tam, oni też źle zamieszkali. Też wszyscy wokół byli bardzo źli. Nie udało się prawie nikomu. W ogóle jakieś takie towarzystwo było. Kiedy w ostatnim czasie jeszcze moja mama żyła i przychodziłem, ona siadała na takich ławeczkach, pod blokiem są takie ławeczki, te wszyscy ludzie się zestarzeli, bo kiedyś jak się wprowadzali, to wyglądali tak, jak ta strona sali, a dzisiaj wyglądają jak, no dobra, nie będę wyszukiwał stron sali, ale siadają na ławeczkach. No i na tych ławeczkach siedzę i okazało się, że w każdej bramie, tam są trzy takie same bloki, i w każdym z tych trzech bloków właściwie no kaszanka. Bardzo źli ludzie są. Wszyscy mają za uszami. Mało tego. Zauważyłem, że ktoś idzie i na chwilę słyszę, o idzie. Idzie Zośka. A ta to ten. No słyszałaś? Słyszałem. Z tym Edkiem. Kurna, co ona zrobiła? I Zośka doszła. Hej, cześć, hej, fajnie. Zośka siadła i mówi, słyszeliście co u Kingi? To jest niesamowite, ale w taki sposób wszyscy na wszystkich nadawali. Sąsiad, jak już bogaty, to ukradł. Jak coś, po prostu zawsze było źle. Zawsze było źle. I wiecie co? Dzięki Bogu się nawróciłem, trafiłem do kościoła i teraz tu tego nie ma. Ogłaszam to w imieniu Jezusa. Ogłaszam to w potężnym imieniu Jezusa. Czasami dzieje się tak, że jak komuś coś dobrze idzie, to nagle znajdą się tacy, którzy mówią, niby dobrze idzie, ale to prosto do piekła idzie. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć do was i prosić was o to, żebyśmy się w to nie bawili. Co wy na to? Żebyśmy byli tą Marią. Ja się zastanawiam, czy jak Marta przyszła i powiedziała, nic cię to, Panie, nie zwrócisz jej uwagi, że ona tak tutaj siedzi i się tak patrzy, i ona mogłaby mi w kuchni pomóc? To się zastanawiam, czy Maria w ogóle to usłyszała. Właściwie nic nie odpowiedziała.
nawet nie drgnęła. Prawdopodobnie nie usłyszała, bo nie podejrzewam ją o to, żeby po prostu miała w sobie takie, nie będę jej pomagać, niech ona sama tu przygotuje, co zaprosiła Jezusa, to niech tu coś zrobi. Wydaje mi się, że była tak zachwycona Bogiem, tak zachwycona Jego obecnością, że nawet nie zauważyła krytyki. Nawet nie zauważyła, że ktoś się zezłościł i próbował ją pomniejszyć, żeby podciągnąć, podrasować swoją własną wartość. Dlatego Wrocław dla Jezusa, nasz Kościele, mój kochany, najdroższy. Zostańmy w tym amoku. Pozostańmy w nim. I uwielbiajmy naszego Pana. I czerpmy tą wartość z tego, kim jesteśmy w nim. I co się dzieje w nim, kiedy my się w nim poruszamy. Amen? Jesteście tutaj? Halleluja. Nie pozwolę na to, wybaczcie mi, na to też nie mogę pozwolić, żeby ktoś oceniał was na przykład, że poszliście za jakimiś bliżej nieokreślonymi emocjami. Jeśli wam się wydaje, w ogóle, to znaczy już zostawię na marginesie, bo problem z emocjami to jest problem od czasu, kiedy Duch Święty wstąpił w Pięćdziesiątnicy, kiedy przyszli ludzie i powiedzieli, upili się młodym winem. To już wtedy był ten problem. Już wtedy też zarzucili apostołom, że oni muszą się uwalić, żyją po światowemu, nie tak jak trzeba. Ponieważ kiedy oceniasz tylko z zewnątrz, zawsze oceniasz źle. Ale nie pozwolę na to, żeby ktoś, kto nie zna waszych serc, waszych motywów, intencji. Świat nie jest taki biało-czarny, jakby nam się wydawało. Ludzie zmagają się z różnymi rzeczami. My w naszym sercu potrzebujemy mieć serce dla wszystkich. Naprawdę to nie jest tak, że ci są do wyrzucenia, a ci są do naprawienia. My jesteśmy powołani do wszystkich. Mamy kochać ludzi, niezależnie na wzgląd na jego kolor skóry, na jego orientację seksualną, na jego sytuację, w której się obecnie znalazł. Mamy ich kochać, czy się to komuś podoba, czy nie. Po prostu chcemy mieć serce. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, z czym ludzie się borykają. Nie wiemy, co ludzie noszą. Nie wiemy, jakie ludzie, z jakich ludzie domów wyrośli. Nie wiemy, jakich sytuacji były. Wszyscy jesteśmy trochę popsuci. Ale kochamy Boga. Patrzymy na Niego. Jesteśmy tak popsuci, że trochę głupio jest czasem mówić, że w WDJ-cie jest super, a gdzie idzie jest nie super. W ogóle tak nie wolno mówić, bo w WDJ-cie jest naprawdę ciężko. Jest ciężko. Przypatrzcie się sobie nawzajem. Zobaczcie, jakiego macie pastora. Jak on się ubrał w ogóle? Co on, młodzieżowa? 5 dych prawie na karku. Chłopie, opanuj się, otrzeźwiej. Laskę sobie kup. Znaczy w sensie drewnianą. No. Nie wszystko jest tak biało-czarne i da się tak odciąć, ciach, ciach. Trzeba mieć w sercu otwartość, kochać ludzi i nie szukać w nich drzazgi, ponieważ belka siedzi wtedy w nas. Więc kiedy przychodzimy do Boga, szukajmy tylko tego, żeby nas oczyścił, żeby nas naprawił i żebyśmy my byli wolni.